Witam. Chcę dzisiaj się podzielić słowem. Słowem mądrości. I zwrócić uwagę na język, na nasz język, na naszą mowę. Każdy z nas uchybia. Błądzi. Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas upada, jeśli chodzi o naszą mowę, o to, co wychodzi z naszych ust. Jak będę mówił zawsze, niewielu się zastanawia nad tym, w jaki sposób to wszystko działa, jak ten cały mechanizm działa, słowa, mechanizm słowa. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, zatrzymałeś się na chwilę, zastanawiałeś się, w jaki sposób cały ten proces przebiega. Proces wypowiadania słów, proces wypowiadania słowa. Nie byłoby słowa bez tchnienia, bez wydechu. A wydech wchodzi z płuc. Tchnienie wprowadza drgania na nasze struny głosowe. Struny głosowe produkują dźwięk i wraz z tchnieniem wychodzi dźwięk w postaci słowa. Cały mechanizm zrozumienia tego słowa już jest w naszych ustach. Język tak naprawdę jest najbardziej odpowiedzialny za to, za ten cały proces. Język układa się w różnych pozycjach, w ustach, opiera się na zębach i tak dalej, i tak dalej. Cały proces, zanim słowo wyjdzie zrozumiałe z naszych ust. Ale samo słowo nie niesie w sobie mocy i energii, z jaką zostaje wypowiedziane. Tak naprawdę słowo to jest ładunek emocjonalny, który jest stworzony w nas i przez nas. I to słowo niesie z sobą przekaz. Na przykład, jeżeli bym powiedział do ciebie dzisiaj, a byłbyś głodny, bym powiedział na przykład, kotlet schabowy z kartofelkami oblanymi pyszną śmietaną i posypane koperkiem. Pyszny obiadek. Widzicie, z moich ust wychodzi słowo i ono dotyka twoich uszu. Ono dotyka twoich uszu, bo wiecie, że jest układ, który nazywa się słuchem i tam to wszystkie te procesy zachodzą. Nie chcę w to wszystko wchodzić, młoteczki, tam bębenki i te inne. Są takie tak zwane diody, które jest ich mnóstwo, które odbierają różne poziomy dźwięków i tak dalej. Wibracje. Bo słowo też jest wibracją. Słowo już wypowiedziane jest wibracją. Więc mówię tutaj o obiadku, pysznym obiadku. Kiedy jesteś głodny, to po prostu wytwarza w tobie to pewną reakcję. Emocjonalną oczywiście. Ale gdybym powiedział skorpion, albo jadowity wąż, lub grzechotnik, albo bym powiedział coś jeszcze bardziej takiego, na co masz jakąś taką negatywne nastawienie, to również zobaczcie, że też jest słowo słyszalne, ale wytwarza pewną inną energię, inną emocję w słuchającym. I teraz nie zdajemy sobie sprawy, że każdy z nas, ludzi, który ma możliwość mowy, bo wiecie, są ludzie, którzy są niemowami, ale też niemowa ma w sobie emocje. On ma emocje i po prostu próbuje te emocje wyrzucić z siebie i on wyrzuca z siebie w postaci dźwięków, tylko niezrozumiałych dla naszych uszu, dlatego że może układ mowy ma uszkodzony, może jakąś część mózgu ma uszkodzoną, a tak naprawdę on potrafi wyrzucić z siebie emocje w postaci języka migowego. On przekazuje to, co jest w nim, to, co chce wypowiedzieć. Do czego zmierzam? Że każdy z nas jest generatorem energii, jest generatorem emocji, która może zmieniać otoczenie.
I to czyni język, mowa. Możemy spotykać się w jakiejś grupie, przychodzi osoba i zaczyna narzekać, zaczyna mówić negatywnie na temat innej osoby i w tym momencie tak naprawdę tworzy negatywną energię, która nastawia słuchaczy na negatyw i infekuje słuchających tej mowy złą energią, złym nastawieniem. Trzeba uważać na to, z kim się przystaje, trzeba uważać na to, czy kogo się słucha. Bardzo ważne to jest. W ogóle się nie zastanawiamy na tym, po prostu wpuszczamy śmieci w swoją głowę i później z tym negatywem idziemy. Mamy tendencję do wierzenia, mamy tendencję do ufania. Jeżeli znajdzie się dwóch lub trzech świadków, mogą być to fałszywi świadkowie, w taki sposób, że nie zrozumieli sytuacji, danej sytuacji, w której osoba się znalazła i zaczynają obgadywać jedną osobę, mówić negatywnie na jej temat, roznosi się plotka, która niszczy tak naprawdę, niszczy tych ludzi, którzy plotkują, bo niszczy ich od środka, bo musicie też wiedzieć, że energia, która wychodzi z nas i przez nas, ona też infekuje nas. Jeżeli to jest pozytywna energia, ona buduje, ona uzdrawia, ona leczy nas, wprowadza w nas w dobry nastrój, który pomaga leczyć nasz organizm, bo wiecie, że to nie tylko tak, że jak choroba nas atakuje, jakiś wirus, wtedy czujemy się chorzy, bo jest grypa, bo jest angina, czy jakieś inne wirusy atakują nasze ciało, to wtedy jesteśmy chorzy. Nie, nasz organizm potrzebuje cały czas regeneracji, cały czas się regeneruje, komórki się regenerują. I kiedy ta regeneracja, ta cała gospodarka regeneracji jest zaburzona, wtedy dochodzi do chorób, do częstych chorób, bo dlatego, że organizm jest osłabiony. Ma problemy z regeneracją. Jeżeli po prostu nie odpoczywasz, pracujesz cały czas bez odpoczynku, nie odżywiasz się dobrze, w tym momencie ta gospodarka jest załamana i również to doprowadzi do miejsca, gdzie zaczynasz chorować, bo cały system po prostu jest niestabilny. Ale Słowo ma potężną moc. Słowo Boże ma potężną moc. Z czym o Słowo Boże zaraz się podzielę tym, ale chodzi o Słowo ludzkie też. Ma potężną moc, dlatego że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg przez swoje słowo stworzył wszystko, co nasze oko jest w stanie ujrzeć. Prócz tego, co człowiek stworzył. Ale nie do tego na razie zmierzamy. Więc słowo ma potężną moc, słowo ma w sobie energię i może być tak, że kolejny raz jest grupa ludzi i ktoś przychodzi i mówi pozytywnie. Zwraca uwagę słuchaczy na coś pozytywnego i tak naprawdę zmienia się nastawienie wszystkich słuchających tej mowy. Z życia wiecie, że to jest prawda, że tak to właśnie działa, ale nikt się nad tym nie zastanawia, po prostu rozmawiamy ze sobą, spędzamy ze sobą czas w pracy, poza pracą i tak naprawdę nie zastanawiamy się nad słowami, które wypowiadamy. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj samego siebie, czego jestem generatorem? Jaką energię z siebie generuję codziennie? Czy jestem tym, który buduje, który podnosi, który zachęca, który pcha ku dobremu? Czy jestem tą osobą, która po prostu niszczy? Która gdy wchodzi w towarzystwo, wchodzi między ludzi, niszczy, jest negatywna. Bo jeżeli niszczysz, to pamiętaj, że to, co zasiałeś, będziesz zbierać. Już o tym wcześniej mówiłem, jest prawo grawitacji i tego prawa nie jesteśmy w stanie złamać. Są pewne prawa, które rządzą w całym wszechświatem i te prawa po prostu są ponad nami. Tak jak prawo czerwonego światła drogowego, każdy użytkownik drogi musi podlegać temu prawu świateł drogowych. Jeżeli jest czerwone, musisz stanąć, bo to jest prawo. I teraz nieważne jest, czy jesteś bogaty, czy jesteś biedny, czy jesteś mały, czy jesteś duży, czy jesteś gruby, czy jesteś chudy, czy jesteś młody, czy jesteś stary. Jeżeli jesteś użytkownikiem drogi, musisz zatrzymać się, kiedy jest czerwone światło. Dlaczego? Bo to prawo chroni ciebie i wszystkich użytkowników drogi. Jeżeli będziesz
nie będziesz przestrzegał tego prawa, będziesz płacił koszty tego, albo sam po prostu uszkodzisz siebie lub zginiesz na ulicy, albo kogoś zabijesz, dlatego że nie przestrzegasz prawa. Są pewne prawa, które trzymają pewne granice. Jeżeli ty przekraczasz te granice, płacisz cenę. I tak samo jest ze słowem. Jeżeli ty mówisz źle o kimś, ty trzymasz w sobie negatywną energię na temat tej osoby. Tak naprawdę ta energia wypływa z ciebie i przepływa najpierw przez ciebie, niszcząc ciebie. I później osoby, które cię słuchają. Jesteś mordercą. Słowo Boże mówi, jeśli gniewasz się na swojego bliźniego, jesteś mordercą. Bo już zamordowałeś go w swoim sercu. Pan Jezus nauczył nas i powiedział, błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Módlcie się o tych, którzy was prześladują. Święty Paweł mówi, błogosławcie, abyście byli dziedzicami błogosławieństwa. Kto jest dziedzicem? Dziedzic to jest ten, który coś odziedziczy. To, co człowiek sieje, to i zbierać będzie. Co ty siejesz swoim językiem każdego dnia? Czy siejesz nienawiść, czy siejesz podział, czy siejesz plotkę, czy siejesz zło? Czy jesteś tą osobą, która jest pozytywna, która przynosi pozytywne nastawienie, która przynosi pokój, która przynosi relaks, odpoczynek? Ty nie jesteś osobą, którą ludzie unikają. Z powodu tego, o czym mówisz. Otaczaj się ludźmi, którzy są pozytywni. Otaczaj się ludźmi, którzy nie mają negatywnej energii w sobie, a zobaczysz, że przyjdzie do twojego życia uzdrowienia. Uzdrowienia twojego umysłu, czyli relaks, spokój i uzdrowienie twojego ciała. Bo tak jak mówię, słowo ma moc. Słowo w twoich ustach ma moc. I Pan Jezus powiedział, że każdy z nas zda sprawę z każdego słowa wypowiedzianego z naszych ust. Z każdego słowa. Bo słowo ma moc, to jest energia. Zobaczcie, że słowo potrafi poprowadzić ludzi do rewolucji, poprowadzić ludzi do wojny. Jedno słowo osoby, która z przekonaniem mówi. Wiele mógłbym o tym mówić. Bardzo wiele. Może jeszcze będę o tym rozmawiał, ale pamiętaj, zwróć uwagę na swoje słowa. Powstrzymaj swój język od złego. Powstrzymaj swój język, bo to niszczy ciebie, niszczy twoją rodzinę, bo z tą negatywną energią później przychodzisz do rodziny. Niszczysz związki swoje. Wszyscy w wielu sprawach upadamy. To jest list Jakuba, brata pańskiego. Brata Jezusa Chrystusa. Jezus miał braci, miał siostry. Też jest wiele do powiedzenia na ten temat. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy, pod kontrolą, całe swoje ciało. To jest prawda, dlatego że przychodzi myśl, a myśl to jest niewypowiedziane słowo. Przychodzi myśl do twojego umysłu z powodu tego, co cię otacza. Przychodzi myśl do twojego umysłu. Wtedy przez tą myśl pobudzają się w tobie emocje. A później, jeśli ty po prostu tego nie kontrolujesz, nie zgasisz tego w sobie, z emocjami powstaje słowo. I ty wypowiadasz to słowo. I z tym słowem już idzie energia, którą wyrzucasz z siebie. I ta energia uderza falą w słuchających, w ten świat, który nas otacza. Niekoniecznie w ucho słuchającego, w świat, który nas otacza. Przeklinając i nosząc sobie negatywną energię, tak naprawdę ty przeklinasz wszystko, co jest dookoła ciebie. Ty niszczysz wszystko, co jest dookoła ciebie, przeklinając. Często używamy słowa kumać po polsku. Czy w ogóle zdajesz sobie sprawę, co to znaczy słowo mać? W staropolskim języku słowo mać to jest matka. Przeklinasz swoją własną matkę, gdzie Słowo Boże mówi w jednym z przykazań, czci matkę swoją i ojca swego. Czci ojca swego i matkę. Czci swoich rodziców. A kiedy tu mówisz ku mać, tak naprawdę przeklinasz swoją matkę. Swoją rodzicielkę.
A dalej te przykazania mówi, aby ci się dobrze wiodło, abyś miał długie życie. Szanuj swoich rodziców, abyś ci się dobrze wiodło i abyś miał długie życie. Co jest odwrotnością tego, jeżeli nie szanujesz swoich rodziców? Nie będziesz miał długiego życia i nie będziesz miał powodzenia. Więc powstaje myśl, emocja, słowo. Ale już kiedy wypowiesz słowo, już jest za późno, nie cofniesz tego. Jak rozsypiesz pióra z piątego piętra, wysypane z poduszki, pozbieraj je później. Przy wietrze one się rozwieją wszędzie. Tak samo jest ze słowem, które wypowiadasz. Już nie wrócisz tego słowa z powrotem. Uważaj na to, co mówisz. Uważaj, z kim rozmawiasz i o czym rozmawiasz. Niesień nienawiści, gniewu, rozłamów, bo zapłacisz cenę. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który potrafi utrzymać całe swoje ciało na wodzy, pod kontrolą. Aha, no i właśnie, przepraszam, bo wracam do tematu. Powstaje słowo i też powstaje wtedy czyn. Jesteś pchnięty do czegoś. Fizycznie zaczynasz wykonywać pewne rzeczy, dlatego że idziesz za słowem. I teraz Pan mówi w mądrości, oto koniom wkładamy wędzidła. Wędzidło to jest taki kawałek metalu. Niektórzy z Was wiedzą, niektórzy nie. Wędzidło to jest kawałek metalu, który się wkładało koniom w pyski i to wędzidło naciskało tutaj na te części pyska końskiego. To wędzidło było podłączone do lejce, to się nazywało lejce, to taki skórzany pas, który był tu z tyłu. I jeździec na koniu, czy ten, który siedział na wozie, te lejce miały właśnie podłączone do tego wędzidła. I w momencie, kiedy chciałeś, żeby koń skręcił w prawo, ciągnęłeś za ten pas skórzany i był nacisk tutaj, na tą część pyska końskiego. Nacisk. I koń chciał uniknąć bólu. I w momencie, kiedy on chciał uniknąć bólu, on odwracał swoją głowę. A kiedy odwracał swoją głowę, to rzecz w tą stronę lub w tą stronę. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne. Czyli szły tam, gdzie chcemy. I kierujemy całym ich ciałem. No tak. Tak jest skierowany koń. Tak też, podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, bo to jest prawda, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. I ty jesteś sternikiem swojego życia. A ster to jest twój jęzor. Ja mówię jęzor, bo często to nie jest język. To jest zbyt delikatnie powiedziane. Ile zła jesteśmy w stanie wytworzyć swoim jęzorem. Tak samo jest ster. Ster mały w statku prowadzi cały okręt za wolą sternika. Ty jesteś sternikiem swojego życia. Przez swój język. Bo w twoich ustach jest moc nad życiem i śmiercią. Twoją i tych, którzy cię słuchają. Nie bądź mordercą. Tak też język jest małym organem, jaka mądrość, lecz bardzo się przechwala. Jak wielu z nas jest pełnych pychy. Tak, my wszyscy jesteśmy pyszni. Przechwalamy się. Wybielamy się wśród innych. Obgadując drugą osobę, narzekając na nią wśród innych, tak naprawdę starasz się wybielić samego siebie. Wytykasz komuś błędy, by wybielać samego siebie. To jest pycha. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Widzisz? Chodzi o język. Przychodzisz wśród ludzi i rozpalasz ogień piekła, tak naprawdę. Niszczysz. Bo czym ogień jest? Bez kontroli. Tak samo jęzor bez kontroli. Niszczy. Język też jest ogniem i światłem nieprawości. Światem nieprawości. Język jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało. Kala, ono po prostu... To jest właśnie to, że słowo, energia, która wychodzi z ciebie, ona tak naprawdę przenika twoje całe ciało.
To jest energia, która przenika całe Twoje ciało i niszczy Ciebie. To jest niesamowite. I powiem Wam, chwała Bogu, bo to jest sprawiedliwość Boża. Bo jeżeli Ty przeklinasz ludzi swoim jęzorem, to Ty przeklinasz samego siebie i w tym momencie przychodzi sprawiedliwość Boża. W momencie, kiedy tylko otwierasz usta, prawo Boże, sprawiedliwość Boża sprawia, że Ty osądzasz samego siebie. Dlatego Pan Jezus powiedział, jakim sądem sądzicie? Takim i Was osądzą. Jaką miarą mierzycie? Taką im Wam odmierzą. Niszczysz samego siebie. Język jest jak tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia. Kieruje życie. I jest zapalony przez ogień piekielny. Myślisz, że Bóg kłamie? Myślisz, że Bóg mówi głupoty? Że my jesteśmy mądrzejsi od Boga i powiemy, a co to bzdura, to słowo Boże, czym jest? Wstaniemy kiedyś przed Stwórcą i zdamy sprawę o tym, co mówimy o Jego Słowie, co myślimy o Jego Słowie i o Nim, bo Jego Słowo to On. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. I to też jest prawda. Wiecie, że każdy rodzaj zwierzęcia jesteśmy w stanie ujarzmić jako rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełzane zło. Pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga, błogosławimy Boga. Ważne jest, żebyśmy błogosławili Boga. Jak wielu z nas błogosławi Boga. Mówimy, wierzymy w Boga, a tak naprawdę nie wierzymy w Boga. My tylko stwierdzamy fakt, że Bóg istnieje. A to nie jest wiara. Absolutnie to nie jest wiara. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl? Figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Jakub, rozdział 3. Od pierwszego wersetu przeczytałem do 12. Przypowieści Salomona. Bardzo dużo mówią o języku. Proszę Cię, bądź mądry i zanim cokolwiek powiesz, pomyśl nad tym. Zanim wypowiesz jakiś osąd nad drugą osobą, pomyśl o tym. Bo ten ogień, który wychodzi z Twoich ust, by niszczyć, by palić, by trawić, zabijając, on wychodzi najpierw przez Ciebie i niszczy Ciebie. Bądź tym, który błogosławi. Niekoniecznie teraz będziesz chodził po ulicy i będziesz mówił błogosławię Ciebie. Nie w ten sposób. Błogosławisz ludzi przez to, że mówisz pozytywnie. I nie kłam. Bo możesz mówić pozytywnie, a możesz mieć negatywne myśli o tej osobie. Jeżeli masz problemy z jakąś osobą, ktoś dla Ciebie jest tym, który Cię rani, który dla Ciebie jest kimś, kto w Twoich oczach jest tym mniejszym, pamiętaj, nie wynoś się nad innych. Bo tak jak mówiłem, nie wybielaj się. Bo wszyscy są źli, tylko Ty jesteś najlepszy. Wszyscy są źli, tylko Ty jesteś najlepsza. Tak jest naprawdę? Bądźmy szczerzy. Tak nie jest. Bądźmy pokorni. Uczmy się pokory. Każdy z nas się uczy. Ja tutaj mówię teraz, mądrości jakieś wypowiadam. To jest mądre, co mówię, ale też się uczę. Wszyscy się uczymy. Jestem kimś, kto po prostu to mówi. Kto na to zwraca uwagę. Może ja najbardziej tego potrzebuję z was wszystkich. Może to nawet nie jest może. Zwracaj uwagę na to, co mówisz. Co wychodzi z twoich ust. To jest ważne. Bo tak jak mówiłem, swoim językiem niszczysz albo budujesz. Dajesz życie albo zabijasz.
I powiem wam, że choćby człowiek mówił tysiące lat to samo, co ja teraz mówię, będą głupcy, którzy w ogóle nie będą słuchać. Będą głupcy, którzy nie wezmą tego w ogóle poważnie. Dlaczego mówię głupcy? Dlatego, że tylko głupiec gardzi mądrością. Tylko głupiec gardzi poznaniem. Tylko głupiec gardzi Słowem Bożym. Czyż nie? Matka mówi do dziecka, zrób tak i tak, nie podchodź do pieca. Nie dotykaj, bo się sparzysz. Mówi dzieciakowi, a dzieciak i tak nie słucha. Ale za chwilę przylatuje z płaczem, z oparzoną ręką. I mama mówi, a nie mówiłem ci? Tak jest z nami. Tak jest z nami. Nadal jesteśmy dziećmi w pojmowaniu, jesteśmy dziećmi w rozumowaniu, jesteśmy dziećmi, którzy w ogóle nie postępują według ról i zasad mądrości. Bo nikt nas nie szuka mądrości. Wszyscy zbłądziliśmy. Wszyscy jesteśmy z dala od Boga, który jest mądrością i poznaniem. Jest życiem. Wszyscy zbłądziliśmy. Czas się odwrócić od tego wszystkiego, co jest negatywne, co jest złe. Czas zaprzestać niszczyć. Czas jest na to, żeby budować. W tym świecie, gdzie dookoła wszystko idzie ku złemu, ku niszczeniu. Rodziny się rozpadają, małżeństwa się rozpadają, przyjaźnie się rozpadają, wszystko się rozpada. Wszystko jest fałszywe, sztuczne. Bądźmy tymi, którzy w końcu staną na nogi i w mądrości zaczną po prostu słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia w swoim słowie i podążać za Nim. Ja tu nie mówię o religii teraz, że masz iść do kościoła i modlić się na kolanach 2 tygodnie, albo iść do Częstochowy na kolanach. Bo to nie jest forma nawrócenia. Nawróć się teraz. Forma nawrócenia to jest tak. Zrozumiałem swój błąd i podjąłem decyzję iść w innym kierunku, w odwrotnym kierunku. To jest nawrócenie. To jest pokuta. Pokuta, zrozumiałem, aha, to jest złe. Dobrze, zgadzam się, to jest złe. Przekonany przez mądrość, przez rozsądek, tak, to jest złe. Nie będę tego więcej robił, albo będę się starał, żeby tego nie robić. I odwracasz się od tego. To jest pokuta. Nie musisz iść na kolana do Częstochowy. Bo wielu idzie do Częstochowy na kolanach, a wracają tacy sami. Po co to jest? Do czego to jest potrzebne? To jest po prostu bzdura dla mnie. Idą do kościoła i wychodzą tacy sami. Co to jest w ogóle za przemiana? To jest bzdura. Szkoda czasu i szkoda kolan. Proszę cię, zwracaj uwagę na słowa, które wypowiadasz. Widzicie, ja też wypowiadam słowa. Błogosław, nie przeklinaj. Mów dobrze o innych. A będzie ci się dobrze wiodło. Będziesz miał zdrowie i pokój i relaks w swoim organizmie, całym swoim organizmie. Relaks to nie tylko umysł, to jest całe ciało. Będziesz zdrowy. I będziesz przynosił zdrowie dla innych. Miłość. Agape, Boża miłość, która przebacza wszystko i wszystkim. To tyle, 28 minut, 29, długo się... Dla mnie to jest króciutko, to jest po prostu nic, 28 minut mówić. Ale dla słuchających, już tyle gada. Dobra, trzymajcie się. Z Panem Bogiem.